Cześć! Dzisiaj jedziemy na Donut Disco Festival. Najpierw na chwilę, potem będziemy przejeżdżać przez most San Francisco, a za mną widać dwóch nowych Kaszubów. Jest to wujek i moja mama. Witam. A potem będziemy jechać do Napa Valley. Jeszcze tak naprawdę nigdy nie byliśmy w Napa Valley, poza kupnem samochodu. W Stanach jest bardzo dużo fast foodów, przez co ludzie są przyzwyczajeni do drive-thru. I teraz jesteśmy w banku i będziemy wypłacać z bankomatu, który jest właśnie w drive-thru. Zobaczcie. Podjeżdżamy. Bierzemy kartę. I pieniądze. Tutaj przeważnie wydają pieniądze w 20 banknotowych o nominale 20 dolarów. Jesteśmy już na imprezie disco pączkowej, ale jest to początek i nic się nie dzieje jeszcze. Pączki już mamy i idziemy teraz do środka, do autobusu. Najpierw my spróbujemy, jako już mieszkańcy Kalifornii. Bardzo miękkie, bardzo mi smakują. Bardzo świeże. Bardzo dobre, ale też bardzo drogie, bo za jednego pączka płaciliśmy 3 dolary. Teraz próbujemy my, goście w Kalifornii, z Polski. Przepyszne. Niektórzy są świetnie przygotowani. Niestety nie jesteśmy głodni, ale tutaj są dania zrobione w kształcie pączków. Właśnie przejechaliśmy przez San Francisco i tam było bezchmurne niebo. Zbliżamy się do Golden Gate, a tutaj wygląda jakby wszystkie chmury z całej Kalifornii w jednym miejscu się zebrały. Zobaczcie, jak most ładnie wygląda, przyćmiony takiego szczyt chmurami. Jesteśmy teraz około 50 mil na północ od San Francisco, w Napa Valley, i ten znak symbolizuje wjazd do Napa Valley, a cały ten teren słynie właśnie z plantacji winogron, jak również z ogromnej ilości winiarni, które wiele z nich funkcjonuje tutaj od XIX wieku. Niestety winogrona się jeszcze nie pojawiły na tych drzewkach. Jadąc w stronę zamku, zatrzymaliśmy się w St. Helena, która ma bardzo dużo, butików i restauracji w amerykańskim stylu. W Napa Valley znajduje się bardzo dobra burgerownia, która nazywa się Gota's Roadside Diner, ale niestety była bardzo duża kolejka i już z zewnątrz było widać, że co najmniej 1,5 godziny czekalibyśmy na zamówienie, a niestety na tyle nie możemy sobie pozwolić. Ulica, na której się znajdujemy, jest to historyczna ulica tego miasta. Niestety jesteśmy jeszcze trochę zbyt wczesnej porze roku i te winogrona są naprawdę małe. Zajechaliśmy w końcu do Castello di Amorosa. Jest to zamek przed nami, który jest również winiarnią i został wybudowany w 2007 roku. Ma on 107 pokoi i 8 pięter, wliczając w to podziemne, a zobaczcie, jaki z niego rozprzestrzenia się widok. Na całą dolinę Napa. Nie jestem pewny, czy będzie to widoczne na kamerze, ale ten zamek na żywo wygląda, jakby był naprawdę wybudowany w XII, XIII, XIV wieku. Niestety dzisiaj nie będziemy wchodzić do środka, ponieważ wstęp kosztuje 30 dolarów, a też nie mamy za bardzo czasu. I patrząc na to, jak tutaj jest pięknie w tej okolicy, w tej dolinie Napa, postanowiliśmy, że przyjedziemy tutaj kiedyś tylko po to, aby potestować wina, porelaksować się, i jak również ponoć są tutaj bardzo dobre sery. O, tutaj jednak można kawałek wejść. Zobaczmy, jak wygląda w środku. Zgadza się, że wejście na zamek kosztuje 30 dolarów, natomiast jest też wersja za 45 dolarów, gdzie można już testować wina, chyba ile się chce. I chyba tą wersję sobie wykupimy, gdy kiedyś tu przyjedziemy. Nie możemy uwierzyć, że ten zamek ma tylko 11 lat. Nie wiem, co to jest. Jeśli wiecie, dajcie znać w komentarzach. I to jest z młodym jeszcze dodatkowo.
Zamek jest piękny, krajobraz jest też niesamowity. Fajnie jest otoczone, bo to jest w takiej dolinie pomiędzy górami. Minusem, jaki zauważyliśmy, to jest ilość ludzi. Co prawda trzeba dodać, że jest akurat weekend i dodatkowo Dzień Ojca w Stanach Zjednoczonych. Takich pierzystych kur to jeszcze nie widziałem. One mają nawet stopy opierzone. Z tej strony też mamy zagadkę, co to jest za zwierzę. Ma bardzo krótki ogonek, ale to nie jest koza, bo jest dużo, dużo większa i ma inne zupełnie rogi. Na tyłach zamku znajdują się duże zbiorniki z winem. Za mną znajduje się symbol Napa Valley, czyli osoba wyciskająca sok z winogron. Na zakończenie dnia zamawiamy jeszcze dwie ekstra duże pizze, bo są na promocji za $10. Papa John's. Hi. Yes, for Victor. Tak wyglądają nasze pizze, były one obydwie za $10. Ta jest z dodatkowym serem, pieczarkami i wołowiną, a ta jest z dodatkowym serem, pieczarkami i kurczakiem. Bardzo dobra.